witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z kolejnego przeglądu modów. Tak. I dzisiaj będziemy sobie przeglądać moda zwierzęta na uniwersytecie, którego podesłała mi Karla. I pomyślałam, że skoro już ostatnio był temat uniwersytetu, to pociągnę go dalej i sobie tutaj ściągniemy i zobaczymy, jak to wszystko będzie działało. Jak zwykle zaczynamy sobie na stronie, z której pobieramy moda, wszystkie linki w opisie. No i cóż, ten mod nam ma pozwolić adoptować koty ze schroniska, znaczy koty i psy ze schroniska. Możemy oddawać do adopcji, możemy sprzedawać zwierzęta, możemy kupować zwierzęta, możemy tego trenera wynajmować, tak? I mamy normalnie obawy i pragnienia związane ze zwierzętami, czyli wszystko powinno działać tak jak normalnie w rozgrywce zwykłej. I mamy oczywiście dwa pliki do pobrania, wybieramy tylko jeden. Po prostu mamy zwierzęta na uniwersytecie i zwierzęta na uniwersytecie bez automatycznego kupowania. Czyli tak jak doszłyśmy do wniosku z Karlą, to znaczy tyle, że gdy nasz sim jest na parceli publicznej i kupuje zwierzątko, w tym czasie inny sim, którym nie sterujemy, wtedy go też nie kupi, bo będzie wyłączone to autozakup. A jeśli nie pobierzemy tego, to po prostu dalej będzie się rozgrywka działa tak samoistnie, że tak powiem, czyli jak my sobie kupimy jakieś zwierzątko na parceli publicznej i w tym czasie inny sim przyjdzie, którym nie sterujemy i tylko kupi, wtedy prawdopodobnie jak wejdziemy potem do jego rodziny, to to zwierzątko się tam pojawi i powinien też wyskoczyć komunikat, czy chcemy je zachować, czy nie i tak coś w tym stylu. W każdym razie ja pobieram tą normalną wersję zwierzęta na uniwersytecie bez żadnych tam... Pobieramy, zapisujemy, otwieramy plik, w którym mamy nasz mod i oczywiście standardowo wrzucamy go do folderu dokumenty EA Games The Sims 2 i Dolans i tutaj sobie tworzymy folder zwierzaki na uniwersytecie, tak, i sobie przenosimy po prostu naszego moda do tego folderu. No i teraz pozostaje nam, moi drodzy, uruchomić grę i sprawdzić, czy to działa. Okej, kochani, my jesteśmy unamiane na studiach oczywiście i zadzwonimy teraz, on nie ma telefonu oczywiście, tak? Więc spróbujemy adoptować zwierzątko przez telefon. Jest ośrodek Przygarnij Mnie i możemy sobie wybrać normalnie zwierzaczka, jak widzę. No tutaj niestety te zwierzęta chyba są zawsze takie same, jak widzę. No dobra, weźmy może tego psa dużego. Okej, zwierzak do nas dołączył normalnie. Proszę bardzo. Czyli to wszystko się odbywa na takiej samej zasadzie, co w domu. Tylko musimy wstać. Dobra, tutaj jest nasz piesek. Już idzie gryźć. Jak widzicie, normalnie możemy pieska adoptować i dołącza do nas tak zwyczajnie. Jak do rodziny. Więc fajnie, a teraz pójdziemy do sklepu. Jest tu na dole gdzieś telefon, czy tylko na górze? O, tu jest. Albo na nogach idź. Idź na parcelę, parcela publiczna. No i widzimy się zaraz w sklepie, sami pójdziemy. Tak, do Akademii Klasycznej wstawiłam nam tutaj planeta sklep zoologiczny i zobaczymy, jak tam wszystko działa. No, co za pies, zobaczcie go. Zaraz wrócę, to zobaczysz. Tylko poczekaj, aż pan wróci. No dobra, Damian dotarł do sklepu i wygląda na to, że możemy normalnie tutaj sobie, ale głośno, kupować. To co, bierzemy drugiego psa? Pokaż. Niestety nie masz dość pieniędzy, by kupić tego zwierzaka. Ojoj. No faktycznie. Zbiedniliśmy. Tutaj niestety psy są drogie, jak widać. Weźmiemy sobie takiego pieska. Kupimy go. Super, i pięknie dołącza do naszej rodzinki. Możemy kupić też obruszki dla naszych zwierzaczków. Wszystko, wszystkie opcje oczywiście sprawdzimy. O, taką czerwoną jedną. I jedną taką czarną. Tu mamy rybki i no... W sumie, co ja tu jeszcze mogę sprawdzić? Wszystko działa, powiem wam. Papuszki nie możemy kupić, to możemy kupić w trybie kupowania i to też w sumie zaraz mogę sprawdzić, czy aby na pewno
tam to działa, chociaż ja nie wiem, czy to w ogóle nie działało bez tego moda nawet, żeby mieć papugę. Nie mam pojęcia, ale zobaczymy. Dobra, idziemy moi drodzy do domu i jeszcze tam sprawdzimy. No dobrze, wróciliśmy kochani. Jak widzicie, nasz piesek wrócił razem z nami, nasza lady. Więc mamy dwa psy, nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Jeszcze tylko zobaczę, jak wygląda sprawa z... Aha. Czyli normalnie możemy nawet sobie kupić klatkę na ptaszkę. Przy okazji, skoro już tutaj jestem, to wezmę im jakieś posłanka. Dobra, więc nasze zwierzaczki są z nami, normalnie. Możemy także kupić zwierzątko do klatki, bez problemu. Papuszkę, proszę bardzo. Oczywiście to wszystko normalnie kosztuje, więc... napełnij miseczki, tak. No i tak, moi drodzy, to byłoby w sumie na tyle, jeśli chodzi o test tego moda. Jak widzieliście, wszystko fajnie działa. Możemy adoptować zwierzaczka, możemy kupić zwierzaczka. No jeszcze mogę sprawdzić ewentualnie tego tresera, ale myślę, że to chyba nie jest konieczne. Bo tam w usługach chyba był ten treser, więc... Tak, i jak widzicie, działają też obawy, bo się obawiamy, że Gremlin ucieknie z domu. Więc to akurat też działa. Także no, nasze pieski sobie tutaj ładnie gryzą, gryzaczki. Mamy też papuszkę. Także no, myślę sobie, że to jest bardzo fajne, bo bardzo urozmaica nam to życie na studiach. Nie jest tak... No myślę, że ze zwierzaczkami jest dużo, dużo weselej i ciekawiej, więc no ja jestem jak najbardziej za tym, żeby z takiego moda korzystać, jeśli nie sprawia on większych problemów, a jak widzicie, tutaj wszystko działa fajnie. Możemy kupić, adoptować zwierzaczka i wszystko jest okej. Także ja jestem jak najbardziej za, polecam. Oczywiście link w opisie. Mam nadzieję, że ktoś skorzysta. Ja na pewno sobie tego moda zostawię. Tak. No i cóż, na dzisiaj to było tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa! Thank you.